Cześć, dzisiaj jest 28 września i właśnie dotarło do mnie moje pudełeczko Pure Beauty wrześniowe i po pierwsze szok, jakie to pudło jest wielkie. Może tego teraz nie widzicie, ale specjalnie poleciałam i przyniosłam standardowe pudełko Pure Beauty, czyli tak wygląda standardowy rozmiar, a tego kolosa dzisiaj dostałam właśnie przed chwilą. Odebrałam i jestem mega ciekawa, co tam się znajduje też w środku. No po prostu pudło jest kolos. Otwierajmy. Okay. Ulotka, do której będę zaglądała. I jestem mega ciekawa. Nie wiem jak wy, ale ja po prostu jestem mega ciekawa, co tam też w środku jest zapakowane. Ja tego jeszcze nie otwierałam, to troszeczkę wygląda tak na szybko zapakowane, ale obiecuję wam, ja tego jeszcze nie tykałam. Dobrze, rozerwijmy to i zobaczmy, co tam jest. Pełno sianka, to sianko sobie usuniemy. I teraz tak, co tu mamy? Pierwsza jakaś próbka od Equilibry. Co to za próbeczka? O, kremu do twarzy. Bardzo fajnie. Equilibra to bardzo fajna firma. Chętnie sobie przetestuję. Następnie tutaj pan kot przychodzi zaglądać. Kocie, to nie dla ciebie kosmetyki. Maseczkę do paznokci i skórek w formie wygodnych nakładek na palce. Ale ciekawy produkt. Jeszcze czegoś takiego nie miałam, a lubię testować nowości. Zaraz zobaczymy, bo mam wielką księgę. Odżywka do paznokci. Maska w formie nakładek na palce, 9,99. Okej. Dobrze, patrzymy. Zobaczcie, jakie to pudło jest tutaj wypchane po brzegi. Panie kocie sio. No dobra. Następnie widzę już tutaj coś od Vita Liberata. Mgiełka opalająca, 50 ml. Mgiełka samoopalająca, 79 zł za 200 ml, a tutaj mamy w pudełku 50. Ok, następne, jakaś tutaj tuba. Mamy tutaj produkt od Dermedic, kremowy żel do mycia, 200 ml. Zmywa makijaż, wszelkie zanieczyszczenia, cena to 41,70, czyli produkt do mycia twarzy. Następnie, co tutaj mamy ciekawego? Jest to peeling do skóry głowy od Only Bio. Fantastycznie, bo miałam ochotę kupić sobie peeling do skóry głowy. Nigdy jeszcze nie stosowałam, a dość sporo się już naczytałam na ten temat, że to są bardzo fajne produkty i fajnie działają. Także bardzo się cieszę, dostając ten produkt w pudełku, bo i tak miałam go kupić niedługo. Kolejne pudełeczko. Troszeczkę nam się tutaj to wszystko pogniotło w tym pudełku. O, dobra. Widzę tutaj firma Taupa. Krem rozświetlona skóra. 40 zł za 40 ml. To jest produkt pełnowymiarowy. Także taki kremik. 98% składników pochodzenia naturalnego. Bardzo fajnie. No, taka wielka tuba, to może wyciągniemy to od razu. I co tutaj mamy? To jest, to nie jest kosmetyk, to jest pasta czyszcząca, zapach karambola i kaki, zielko. Taka pasta kosztuje 21 zł i to jest sodowa pasta do czyszczenia trudnych zabrudzeń. Jest 100% biodegradowalna, jest bezpieczna, możemy nią odplamiać także ubrania. Fantastyczna sprawa, bardzo chętnie ją przetestuję. Super. Następnie, co tutaj mamy? Tutaj jest Nature Box. Gdzie on jest? W tej ulotce już patrzę. Odżywczy olejek do włosów, cena 21,99. Produkt pełnowymiarowy. Olejek do włosów przyda się, zużyję z miłą chęcią. Następnie lecimy po kolei. Mamy tutaj Equilibra, moi mili, 22,99 za 250 ml, a tutaj mamy 100 ml. I to jest arganowy szampon ochronny. Bardzo lubię kosmetyki firmy Equilibra, także na pewno i ten szampon będzie fajnie się sprawdzał.
leci. Okej, okay, już bardzo charakterystyczne opakowania, firma Ala. Bardzo lubię, ich kosmetyki są naturalne, bardzo delikatne. I tutaj mamy serum, to jest produkt pełnowymiarowy, to serum kosztuje 129 zł. Przypominam, że ja za moje pudełko Pure Beauty płacę 73 zł miesięcznie, także zobaczcie w tej cenie, ile dostaję kosmetyków wspaniałych. Serum Ala, bardzo, bardzo, bardzo się cieszę z niego. Ok. Tutaj mamy Biolaven, tonik do włosów i skóry głowy. 29 zł. Produkt pełnowymiarowy. Naturalny preparat do włosów na bazie organicznego octu z czerwonym winogron. Super. Kolejna duża tuba. Co my tutaj mamy? Och, fajnie, fantastycznie. To jest Onibio, krem brązujący do ciała. Taki kosmetyk kosztuje 36,99. Pielęgnuje skórę. Zawiera 98% naturalnych składników. Także fantastycznie. Na pewno użyję z miłą chęcią. Taki produkt. A potem mamy tutaj podkład od firmy Bielenda. Nie znam tego podkładu, jeszcze nigdy go nie używałam, dlatego chętnie go przetestuję. Taki pokład to koszt 13 zł. No, kolorek będzie odpowiedni dla mnie, wydaje mi się, z tego co tu widzę. Ok, gdzie go tutaj położę? Może tutaj. I tu już jakaś taka drobnica została. O, proszę bardzo. Kolorówka też się znalazła, moi mili, od Pixie Cosmetics. I mamy tutaj puder. To jest taki mały słoiczek, ale starczy na jakiś czas. Dokładnie możemy sobie potestować. To jest puder utrwalająco-wygładzający. A tutaj mamy pełne opakowanie. I to jest naturalny korektor pod oczy z witaminami. Taki korektor kosztuje 44 zł. Zajrzymy sobie do środka. Tak wygląda. Ja go od razu spaluchuję. Wygląda na to, że ma dość niezłe krycie. Bardzo z miłą chęcią go przetestuję. Super. Cieszę się. Lubię, jak jest jakiś dodatek kolorówki do pudełek. I tutaj mamy jeszcze jakieś próbeczki. Mamy tutaj krem do twarzy rewitalizujący. Tą samą próbkę tego samego kremu miałam w wrześniowym Golden Boxie. Także to jest druga próbka. I mamy próbeczki od firmy Uriage. To bardzo często się trafia w tych pudełkach. Kojący krem pod oczy. Takie mamy tej próbeczki. Także tak wygląda zawartość w tym miesiącu, w tym wielkim naszym pudle. I szybko takie moje przemyślenia na ten temat. No jak zawsze, to jest po prostu sztos na sztosy. Płacą 73 zł, nie mieści mi się w głowie. Jak to jest możliwe, że dają nam po prostu tyle wspaniałości? Wiem, że różne są poglądy na temat zawartości produktów do użytku domowego, że tak powiem, w takich boksach kosmetycznych. Natomiast ja je uwielbiam, jestem zachwycona, ja wszystkie je używam. Szczególnie jak to są produkty naturalne i bezpieczne, to jestem jak najbardziej na tak, więc ta pasta super mnie cieszy. Następnie to serum z Ala, które samo kosztuje 130 zł. To masło z Onibio super mnie cieszy, Biolaven, szampon, korektor pod oczy z pudrem, super, ta wcierka do skóry głowy, peeling, no naprawdę, no same hiciory. Dajcie znać, co myślicie o zawartości i czy skusicie się na zakup pudełka. Dobra, ja Was wszystkich serdecznie pozdrawiam, buziaki.